Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym materiale Masuj z głową. Dzisiaj będzie praca nad karkiem, szyją, ale zajmiemy się nie tylko, tak jak to w większości wypadków bywa, tyłem szyi i tyłem karku, okolicą łopatek, ale też przejdziemy sobie później na przód, więc tej pracy będzie dużo. Będzie to bardzo fajne i często przydatne, dlatego że zobaczcie, jak dużo osób narzeka na nadmierne napięcie właśnie w tym obszarze, mają ograniczenie zakresu ruchu, właśnie w odcinku szyjnym, mają problem z wyprostem, ze skłonem bocznym, ze zgięciem, z rotacją. Dużo osób, jak przychodzi do nas, naszych pacjentów i poprosimy ich na przykład, żeby skręcili głowę, to od razu się okazuje, że oni na przykład całym ciałem pracują. Dlatego, że ta szyja rzeczywiście dość często ulega, a te wszystkie mięśnie przykurczą, obkurczeniu, nadmiernym napięciom. Jest to często związane ze stresem, jest to często związane z pozycją, częstą pozycją siedzącą, złą eksploatacją tej głowy, nawet jak czasami widzimy, że ktoś obsługuje telefon, tak? Okazuje się, że zamiast po prostu trzymać ten telefon w ten sposób, to trzyma tak i dochodzi po prostu do nadmiernych napięć właśnie w okolicy karku i szyi. Będzie dużo pracy z mięśniem czworobocznym, będzie dużo pracy z mięśniami prostownikami odcinka szyjnego, mięśniami podpotylicznymi, mięśniami mostkowo-obojczyko-sutkowymi, mięśniami pochłymi, więc naprawdę konkretna, fajna praca w obrębie szyi i karku. Dobra, przejdźmy sobie w takim razie do pracy z karkiem. Zacznijmy sobie od tyłu. Będzie nakierowany na początku na powierzchowne struktury, na przykład mięsień czworoboczny. I zobaczmy, co tam w ogóle da się zrobić. Nie będzie to taki jakiś konkretny schemat, tylko będziemy powoli kombinować, bawić się tym masażem. Oczywiście będziemy korzystać z technik masażu klasycznego, ale też momentami wykorzystamy techniki choćby z takiego podejścia powięziowego stricte, czyli z masażu tkanek głębokich. Będzie bardzo fajny miks tego wszystkiego. Na początku zaczniemy sobie od palpacji tego obszaru. Sprawdźmy w ogóle sobie, czy ten masaż, czy ta terapia w ogóle będzie potrzebna. Sprawdźmy sobie, jak przesuwają się tkanki, czy to jest w ogóle sztywno, czy ta w ogóle powięź powierzchowna przesuwa się względem tkanek głębszych. No widzimy, że tu jakieś restrykcje są. Zobaczcie, że są ograniczenia. Ciągnę tkanki do dołu i tej ruchomości jest bardzo mało. Druga strona już trochę lepiej, więc trochę więcej napięcia mamy po stronie prawej. Mogę sprawdzić sobie mięsień czworoboczny palpacyjnie, jak to wygląda, czy jest tu sztywno, czy jest twardo, czy ewentualnie jest to bolesne dla pacjenta. Widzimy, że rzeczywiście moglibyśmy z tym obszarem popracować. Możemy sprawdzić sobie prostowniki, tak, palpacyjnie, czy tam jest też w porządku, czy nie ma zwiększonego napięcia mięśniowego. Możemy sprawdzić sobie mięśnie podpotyliczne, czy tam głęboko, mięśnie, które łączą tak naprawdę potylicę z szyją, czy to nie jest specjalnie jakby nadmiernie napięte. Bardzo dużo jest problemów w tym obszarze. To jest obszar, na który trzeba szczególnie zwrócić uwagę. Później sobie trochę popracujemy jeszcze dokładnie z tym obszarem. Ale na początku praca powierzchowna. Bardzo niewielka ilość środka poślizgowego, żeby nie przesadzić, którą nakładamy na ręce i zaczniemy sobie oczywiście od rozprowadzenia tego po całym ciele, czyli proste techniki masażowe, głaskanie. Zaczynamy sobie wysoko od wrostka sutkowatego kości skorniowej. Schodzimy sobie do dołu, do karku, do barków, powrót. Tak? I później możemy zacząć od przejścia potylicznoszyjnego i tak samo. Do dołu, do karku. Możecie to robić w dwóch pasach, jak macie duże ręce, jest mały kark. Możecie to robić w większej ilości pasów. Na przykład w trzech, tak jak zrobię teraz, drugi. Trzeci i trzy spokojnie tutaj wystarczą. Ok, jak sobie to rozprowadzimy? Powolutku, co już nam poprawi delikatnie ukrwienie w tym obszarze. Kark powinien się delikatnie zarumienić. Przechodzimy później do technik sobie rozcierania. Delikatne właśnie rozcieranie punktowe w okolicy kości skorniowej, wrostka skłonnego kości skorniowej i powoli. To jest w porządku? I powoli schodzimy do dołu, czyli takie rozcieranie spiralne. Tu to już fajna praca z mięśniem czworobocznym. Dochodzimy do barku i delikatny powrót do przejścia potylicznoszyjnego. Akurat tutaj myślę, że będę robił to wszystko w trzech pasach, dlatego że idealnie się wpasowuje. Tu czuć też trochę więcej napięcia w barku po prawej stronie. Też można byłoby się na tym potem fajnie skupić, popracować z tym obszarem. I trzeci pas.
Ok, tutaj bardzo fajnie można opracowywać to kłębami kciuków. Jak to zrobić? Musimy trochę pozycję niestety zmienić. Czyli tak, siadamy sobie za głową pacjenta i teraz mamy właśnie genialny dostęp do tego, żeby pracować sobie kłębami kciuków. To są bardzo fajne struktura do pracy, szczególnie właśnie z karkiem, gdzie mogę sobie tak samo, tak, fajnie wtopić się w te tkanki i wykonywać właśnie takie delikatne ruchy rozcierania, powolutku przechodzić sobie, jakby kierunek jest taki sam, tak? Tylko zmieniło się troszeczkę podejście, bo tu mam dostęp do kłębu kciuka, mogę fajnie też na sadu docisnąć ten obszar, więc naprawdę można to zrobić powoli, płynnie, głęboko. Myślę, że będzie to przyjemniejsze niż praca opuszkami palców. Do tego pozycja jest super wygodna dla terapeuty, dla masażysty. Można konkretną, fajną robotę w ten sposób zrobić. Dobra, czy jest drugi pas. Oczywiście ja na filmie pokazuję tak naprawdę po jednym powtórzeniu danej techniki, maksymalnie po dwa, natomiast starajcie się zrobić tego trochę więcej. Taka praca z karkiem powinna, taka konkretna, fajna, myślę, że powinna trwać około 15, 20, może nawet 30 minut, jeżeli chcecie poświęcić swoją terapię, żeby rzeczywiście zrobić to konkretnie dobrze, żeby to był taki też charakter troszeczkę relaksujący. Oczywiście skupiamy się na miejscach, które czujecie, że są bardziej tkliwe, bardziej napięte, więc jest tam większa sztywność pod palcami, więc te miejsca wymagają od nas troszkę dłuższej pracy. I to, co jeszcze możemy zrobić, to po opuszkach palców, po kłębi kciuka, na sadzie ręki, to jeszcze możemy opracować sobie to wszystko paliczkami dalszymi, tak? Czyli tymi kostkami sobie opracujemy ten obszar i tak samo mogę wjechać głęboko i powoli to rozpracować. Tutaj akurat te kostki świetnie sprawdzają się właśnie do pracy z prostownikiem. Jak czujecie większe napięcie pod palcem, to potraktujcie ten obszar troszkę dłużej, ale też starajcie się, żeby to nie było bolesne dla pacjenta w żaden sposób, tak? Żeby ewentualnie było to delikatnie, czasami może dyskomfortowe, a nie żeby to był ból, przed którym pacjent gdzieś tam będzie się napinał, będzie tego unikał, będzie chciał od tego uciec. OK. Drugie powtórzenie. Jak widzicie, to ja też jak wykonuję właśnie pracę rozcierania, to nie robię tego, że tam tylko nadgarstkami kręcę, tylko staram się całą kończyną górną, tak, wykorzystać trochę łokieć do tego, wykorzystać bark do tego, wykorzystać swój ciężar ciała do tego. I to też może być fajna praca tak na przykład z barkami tutaj od razu, tak, z okolicą łopatek, z mięśniami rotującymi. Tutaj mamy tak dostęp do mięśnia podżywieniowego, obłego mniejszego. To też jest fajny obszar, który też może mieć spory wpływ na bark. OK. I jak jestem już z tej strony, tylko dokończę tą technikę, to możemy od razu fajnie opracować właśnie poszczególne obszary prostowników. Możemy sobie poszukać, tak, gdzie jest najwięcej tego napięcia, będąc zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie pomiędzy wyrostkami kolczystymi. Tutaj wyczujecie wyrostki kolczyste kręgów szyjnych, a następnie kręgów piersiowych. To możemy poszukać sobie, tak, gdzie tego napięcia jest więcej i po prostu skupić się punktowo właśnie w tym miejscu. Tak, powoli sobie porozcierać, na przykład tutaj czuć większe napięcie po stronie lewej, mojej lewej, pacjenta prawej, więc powoli sobie to rozpracuje. Natomiast kluczowym miejscem będzie właśnie obszar przejścia potyliczno-szyjnego, tak? Czyli szukacie sobie tak czacha, kość potyliczna i spadamy z kości potylicznej, spadamy właśnie w połączenie potylicy i pierwszego kręgu szyjnego. Jest to możliwe dlatego, że pierwszy krąg szyjny nie ma wyrostka kolczystego, więc ja mogę sobie tutaj dojść, ja mogę sobie powoli to rozpracować. Można pracować z tym już w pozycji leżenia przodem, tak jak robimy to teraz, ale też zrobimy sobie to w pozycji leżenia tyłem, tak? Ja sobie wjeżdżam i powoli ten obszar rozpracowuję. Mogę też się tam zatopić, te tkanki wybrać, skompresować, poczekać na rozluźnienie, tak? Więc też można w ten sposób pracować. Sama kompresja w tym obszarze może zrobić już konkretną robotę. OK. I tak naprawdę, jak już mówiliśmy sobie o wyrostkach kolczystych, tak, które mamy wyczuwalne tutaj, to ja mogę sobie tak naprawdę opracować od razu obszar między wyrostkami kolczystymi, rozluźnij się i po prostu wjechać sobie tam głębiej i popracować sobie właśnie z mięśniami
prostownikiem głęboko, z krótkimi mięśniami rotującymi właśnie, które są zlokalizowane właśnie w tej przestrzeni blisko wyrostków kolczyk, więc mogę sobie powoli tak ten obszar rozpracować. Bardzo fajną opcją byłoby, jeżeli byście ten masaż połączyli z masażem grzbietu, który miał miejsce już na tym kanale, był przed tym filmem. Więc macie odnośnik do niego i starajcie się ten kark też na przykład w jednej sesji terapeutycznej, wam to zajmie wtedy godzinkę, połączyć sobie grzbiecik, plecki z karkiem, więc będzie opracowany cały tył. Daje to bardzo fajny efekt rozluźnienia, relaksacji. Po technikach rozcierania przechodzimy do technik ugniatania. I co my tu możemy zrobić? Przede wszystkim główną rzeczą tu będzie praca z mięśniem czworobocznym, tak? Z tak zwanymi kapturami. To z nimi będziemy tutaj pracować, bo jest ciężko cokolwiek uchwycić innego niż stricte mięsień czworoboczny. Trochę jeszcze można uchwycić bok szyi. Tutaj jest też przyczep mięśnia mostkowo-obojczo-kostkowego w tym obszarze. To też trochę będziemy chwytać jego, ale nie ma tu specjalnie dużo mięśnie, które mogę uchwycić chwytem po prostu, czy tam szczypcowym, czy jakimkolwiek właśnie tak naprawdę chwytem. Więc tak, zaczynam sobie wysoko, chwytam sobie te tkanki i robię takie ugniatanie i powoli przechodzę sobie niżej, niżej. Będąc niżej też oczywiście tych struktur łapię więcej, 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 tak? No i powtarzam sobie to. Chwyt konkretnie, staram się cały kark uchwycić na dwa chwyty, ale i tak dużo lepszą opcją jest robienie tego w ten sposób, że robię to tak zwanym ugniataniem przesuwanym, czy tak zwanym przełamywaniem, że chwytam sobie te tkanki i powoli je ugniatam, chwytam i jedna ręka idzie do mnie, druga ode mnie i powoli w ten sposób będę to przełamywał. Chwyt. I teraz zobaczcie, że ja pracuję całymi rękoma, nie pracuję tylko i wyłącznie kciukami, tylko całe ręce, powolne, tutaj chwyt, nigdzie mi się nie śpieszy, nie ma czegoś takiego jak pobudzający masaż karku, wszystko to ma mieć charakter wolny, rozluźniający, relaksujący. Ok. I oczywiście jakbym zrobił sobie kilkukrotnie jedną stronę, to później przechodzę i opracowuję w ten sposób stronę drugą. Dobra, natomiast chwytem takim, który na pewno znacie, takim filmowym trochę, jest po prostu złapanie mięśnia czworobocznego takim chwytem szczypcowym, miękkim, tak zwanym małpim chwytem tutaj i pociągnięciem tego w kierunku do góry, tak do głowy i po prostu poczekaniem na rozluźnienie. To już może często dać fajny efekt i taką takie rozluźnienie, pomimo tego, że specjalnie dużo się nie napracujemy, to można fajnie rozluźnić mięsień czworoboczny, część górną. Chwyt i czekam na rozluźnienie. I możecie mieć taki fajny efekt, że to wam po prostu rozpływa się w rękach, tak, że ten mięsień ucieka spod ręki, że on jest miększy, jest bardziej elastyczny, jest bardziej sprężysty, więc można to w ten sposób wykonywać. Takim trochę wariantem ugniatania są techniki rolowania, czyli chwyt tkanek i powolne przesuwanie. Czyli zaczynam sobie od kręgosłupa i powoli to wszystko. O, tutaj trochę więcej napięcia mamy. Ciężko schwycić. Powinno być tak, że cały kark i okolice barków przejdzie się w ten sposób. Też powoli, nie śpieszymy się. Możecie w różnych kierunkach to wykonywać. Jak czujecie, że gdzieś idzie gorzej, to powtórzcie to. Tylko, że to powinno iść prawie pod sam koniec, dlatego, że jeżeli zaczęlibyśmy od tego, to dla wielu pacjentów byłoby to kompletnie nie do zniesienia. Zresztą zobaczycie, że u niektórych osób, które mają masywne, strasznie duże napięcie w tym obszarze, to wy nie chwycicie tego tak. Tego nie da się zrobić. To jest wszystko posklejane, ta tkanka jest odwodniona, jest wszystko sztywne, a tego ruchu po prostu nie będzie, więc na początku dużo pracy, rozcierania, ugniatania i się okaże, że potem już jakoś to zacznie wychodzić. Druga wizyta, druga sesja i w ogóle da się to chwycić w jakikolwiek sposób, więc warto na to zwrócić uwagę. I tak, dokładnie. Na początku wam mówiłem, że ten bark jest bardziej napięty, czuć tą sztywność pod palcami i tu jest problem z tą techniką rozcierania, rolowania, przepraszam. Natomiast tutaj wychodzi ona dużo
lepiej, więc jakiś tam problem mamy tutaj, fajnie byłoby się skupić później na tych obszarach mięśni rotujących kompleks barkowy. Dobra, jak już sobie zrobiliśmy, to możecie delikatnie zrobić wstrząsanie tego barku, takie rozluźnienie globalne. Oczywiście, jak widzicie, cały pacjent się rusza, więc to nie ma wpływu tylko na kark, ale też na inne jego struktury. Możemy sobie porozstrząsać w ten sposób. To dodaje fajny efekt rozluźniania, trochę tego pacjenta rozbujać. Ok, i przejdziemy sobie do pracy z częścią przednio-boczną od razu. Pracując z przednią częścią szyi, a przednią boczną tak naprawdę, okolicą tej klatki piersiowej, które sobie zahaczymy, zawsze siedzimy sobie za głową pacjenta i to daje fajne efekty, ale zanim przejdziemy do tego, możemy tę pozycję wykorzystać jeszcze tego, żeby zrobić konkretną robotę z czworobocznym, dlatego że zobaczcie, ta pozycja daje takie fajne możliwości, że sobie tak zahaczę swoimi kciukami, zrobię taki jakby hak, ten czworoboczny, mogę poszukać sobie też miejsca, gdzie jest najbardziej napięty, mogę sobie to chwycić i mogę sobie to wszystko pociągnąć do siebie. I to daje taki fajny efekt punktowego rozluźniania, który możecie sobie też wykorzystać podczas masażu. Zobaczcie, że to też Wam tak to działa, że po prostu ta tkanka Wam wypłynie z ręki, tak? Będziecie czuli takie rozluźnienie pod palcami. Ok. Dodatkowo możemy dorzucić sobie jeszcze takie techniki rozcierania samego prostownika, ale też innych części właśnie w obrębie tyłu karku, tyłu szyi, gdzie sobie tam wjadę i znowu pomiędzy wyrostkami kolczystymi ja sobie to wszystko tak fajnie porozluźniam, tak? Takim prostym masażem poprzecznym, tak będę rozluźniał. Ciągnę do siebie, powrót, ciągnę do siebie, powrót, ciągnę, powrót. Będę sobie powoli to rozpracowywał, będę mieć taki po prostu fajny masażyk poprzedni w obszarze. Jak znajdę jakieś miejsce, które jest bardziej napięte, to ja chwilę tam dłużej posiedzę. Porozluźniam to w ten sposób. Ok. I też da to bardzo fajny efekt rozluźnienia. Tak samo można pracować z obszarem przejścia potyczno-szyjnego, że wyjadę głęboko, rozpracuję powolutku, ale też super opcją, szczególnie jak jest duża tkliwość i wrażliwość pacjenta w tym obszarze, to jest po prostu uchwycenie tego obszaru w ten sposób i też wybrać te tkanki, ustawić palce w kierunku do sufitu i następnie w stronę oczu pacjenta i poczekać sobie na rozluźnienie. Jak to wygląda? Tak samo potylica, zjeżdżam niżej, ustawiam ręce, wchodzę głęboko, kieruję palce w stronę sufitu, w stronę oczu pacjenta i czekam sobie na rozluźnienie. I tak sobie właśnie zakończymy pracę z tylną częścią szyi, karku. No i tutaj czuć pod palcami z prawej, a wróć z lewej strony, że jest jakiś tam problem. Prawa w porządku, lewa trochę problematyczna, więc mogę sobie tak punktowo porozcierać ten obszar albo wybrać tkanki, docisnąć w kierunku do kręgosłupa, do szyi i poczekać na rozluźnienie. Natomiast teraz przejdziemy sobie do części przednio-bocznej. Tu jak widzicie mamy mięsień mostkowy, czółkosutkowy, konkretna struktura mięśniowa. Co ja mogę zrobić? Tak samo od wyrostka sutkowego do kości skroniowej wyjadę sobie powolutku i rozpracuję to delikatnym chwytem głaskania. Dochodzę sobie nisko aż do mostka. Powrót. Czyli cały tak naprawdę, zobaczcie, bok szyi nawet dojeżdżam do przodu. Rozluźniamy. Później przechodzimy sobie do technik powolnego, punktowego rozcierania. Rozcieramy. OK. Jeśli chodzi o takie techniki właśnie przekrwienne rozcierania, to jeszcze możemy sobie zaaplikować je w okolicy obojczyka, szczególnie tak zwanym dole nadobojczykowym, to jest ten obszar. To oprócz mięśnia mostkowo-czółkosutkowego macie mięśnie pochyłe, one są bardzo istotne pod kątem i pracy szyi, i właśnie prawidłowej pracy kończyny górnej. No jest dużo rzeczy, można by o tym po prostu, o tych obszarach opowiadać, więc musicie mi zaufać, że tam możemy sobie wjechać, powoli rozpracować ten obszar razem z obojczykiem, jednocześnie skupiając się właśnie w dole
nadobojczykowym. Można się też w ten obszar za chwilkę zatopić i bardzo podobnie jak przy okazji pracy z mięśniami podpotylicznymi poczekać sobie na rozluźnienie, więc zatapiam się. Mogę sobie tak punktowo to rozcierać albo zatrzymać technikę i czekać sobie na rozluźnienie. Pacjent jednocześnie będzie sobie oddychał. Możecie wykorzystać w ogóle jego oddech do tego i podczas wydechu wtopić się trochę głębiej. Ok. I tak można sobie z tym obszarem pracować. Innym miejscem, które jest warto pracowania, szczególnie, że przyczepia się tu właśnie struktury przedniej części szyi, już nie będę tych mięśni wymieniał, jest okolica żuchwy, więc też możemy sobie tutaj z tym obszarem żuchwy popracować, tak? Zaczynam sobie od brody, schodzę sobie bardzo nisko, do kąta żuchwy, jeszcze niżej, w okolicy ucha i powoli sobie też to powoli rozpracować. Albo podobnie jak z obszarem dołu nadobojczykowego, zatopić się w te tkanki tutaj pod żuchwę i poczekać sobie na rozluźnienie, więc zatapiam się. I tak samo możemy sobie do tego wykorzystać oddech, tak? Że pacjent robi wdech, a na wdechu zatapiam się trochę głębiej. Powinno być tak, że po obu stronach będziecie czuli podobne napięcie. Tutaj znowu po stronie prawej tego napięcia jest zdecydowanie więcej. I to, co możemy zrobić jeszcze, co będzie nakierowane właśnie na mięsień mostkobyczko-sutkowy, to właśnie takie techniki, że sobie chwycę ten mięsień, poczekam na rozluźnienie i przejdę sobie dalej. Także takie po prostu punktowe ugniatanie, tak jak to było w przypadku mięśnia czworobocznego, czyli od wyrostka sutkowatego kości skroniowej dochodzimy sobie niżej do mostka. Możemy też zrobić to w ten sposób, że pougniatamy sobie to taką techniką przełamywania, to co też miało miejsce wcześniej. Jak znajdziecie miejsce, które jest o zwiększonym tonusie mięśniowym, możecie to przełamać i poczekać sobie na rozluźnienie. Także jeśli pracujecie właśnie z obszarem karku, szyi, to starać się robić to wolno, nie śpieszcie się, czasami jedną techniką może zrobić konkretną robotę, nie musimy się tutaj śpieszyć. I myślę, że fajnie zakończymy sobie tę pracę właśnie głaskanie, możemy sobie wjechać głęboko. Rozpracować ten obszar. Aczkolwiek niezłą opcją byłoby zakończenie tego właśnie jeszcze raz pracą z mięśniami podpotylicznymi, szczególnie jeżeli czujecie, że tam w tym przejściu potyliczno-szyjnym był jakiś większy problem, więc to może być fajna technika wyciszająca na sam koniec, kiedy już nie będziemy tam tymi palcami nic robić, tylko po prostu wybierzemy sobie te tkanki i poczekamy sobie na rozluźnienie. Pacjent będzie sobie spokojnie oddychał. Wiem, że jego ten oddech jest płytki, to możemy go poprosić, żeby robił trochę głębiej. I on w ten sposób się rozluźnia, relaksuje, a my sobie kończymy naszą pracę z masażem właśnie części tylnej, przedniej, bocznej, odcinka szyjnego i karku. Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał. Fajnie byłoby, jeżeli byście dorzucili do tego odcinek, który był poświęcony palpacji szyi, tak żebyście mieli powiedzmy lepsze wrażenie, czego w ogóle dotykacie, co tam jest, z jakimi strukturami pracujecie, o co w ogóle chodzi. Ja tu staram się trochę przekazywać informacji anatomicznych, ale jakby stricte palpacja odcinka szyjnego będzie bardzo dobrym materiałem, żeby sobie to wszystko w głowie poukładać. Odcinek był długi, natomiast mam nadzieję, że przyda Wam się. Wykorzystacie sobie go, jeżeli chcecie po prostu wpłynąć fajnie na poprawę zakresu ruchu, relaksację w odcinku szyjnym. Być może nawet sprawi się, żeby zmniejszać dolegliwości bólowe z odcinkiem szyjnym u Waszych pacjentów albo osób, które po prostu masujecie. Więc zdecydowanie polecam. Pamiętajcie, wolno, nie śpieszymy się, na spokojnie. Nie ma czegoś takiego jak masaż pobudzający odcinka szyjnego i karku, więc traktujcie to jako pewną formę relaksu. Dzięki za uwagę i widzimy się w kolejnych materiałach.